Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Wkłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Lecz przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Pilata padły słowa niesprawiedliwe i krzywdzące. Niewinny człowiek został skazany na śmierć. Czynił dobro, ofiarowano słowo. Mówił prawdę, a posłuszono się obrony z niego kłamstwa. Wyrok śmierci dał Piłat. Ale ci, którzy krzyczeli, ukrzyżuj go, też mieli swój udział. Dzielnica Piłata popatrzy na nasz świat, którym wypowiadamy niezliczoną ilość słów. Wiele wypowiedzi to tendencje do osądzenia lub nawet oskarżenia. Biczowaniem ramiona Jezusa zostaje nałożony ciężki krzyż. Ból sprawia nie tylko fizyczny ciężar belki, ale także wszelakie ludzkie działania, przez które jeden człowiek nakłada na drugiego niesprawiedliwe ciężary. Bardziej lubimy nakładać na innych ciężary, aniżeli sami je przyjmować. Dzieje się to może wszędzie. Tam, gdzie żyjemy i działamy. W rodzinie, w pracy, w sąsiedztwie i zawsze wtedy, gdy zwycięża w nas egoizm. Chrystus nauczył nas, że krzyż przyjęty otwartym sercem i z miłością nie jest hańbą, nie jest upokorzeniem, nie oznacza przegranej. Taki krzyż otwiera nasze serce na Boga i na drugiego człowieka. Święta siostra Faustyna napisała: jeżeli Pan Jezus za mnie wykosztował całą gorycz, to ja, oblubienica Jego, na dowód swojej miłości ku Niemu przyjmę wszystkie gorycze. Kto umie przebaczać, ten gotuje sobie wiele łask od Boga. Ile razy spojrzy na krzyż, tyle razy szczerze przebaczę. Pomagaj nam, Jezu, często spoglądać na krzyż, przyjmować go i nieść w cichości. Módlmy się słowami koronki do Bożego miłosierdzia. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na potrzebowanie całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Któryś
zmiłuj się nad nami, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Przez to trzeba bowiem przyszła radość na świat cały. Stacja trzecia, pierwszy upadek Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Jeszcze przyjdziemy na swoją świat odkupić. Gdy krzyż jest ciężki, a człowiek osłabiony, łatwo upadek. Przeżył to Jezus u początku swojej drogi na Kalwarię. Jako człowiek wyczerpany niekończącymi się nocnymi przesłuchaniami, dociekliwością zadających mu pytania o jego pochodzenie i tożsamość, niedawno zakończonym biczowaniem upadł na ziemię. Który za nas cierpiał rany. Panie, chwalimy i wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie. Przez to czerwo bowiem przyszła radość na świat cały. Wielbimy krzyż Twój, Panie, chwalimy i wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie. Przez to trzeba bowiem przyszła radość na świat cały. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Na krzyżowej drodze Jezusa spotykamy Maryję, Jego matkę. Niewątpliwie wielkie musiało być jej cierpienie, gdy patrzyła na to, jak był on traktowany przez żołnierzy i stojący wzdłuż drogi tłum. Jednakże w jej sercu nie było złości, gniewu ani chęci zemsty. Tak jak Jezus ogarniała wszystkich z miłością, przebaczając im w swoim sercu. Spójrzmy na historię naszego życia. W dzieciństwie, w młodości i w dojrzałym życiu spotykaliśmy wiele osób, od których doznaliśmy przykrości, a niekiedy nawet krzywdy, odrzucenia i zdrady. Modlimy się słowami koronki do Bożego Miłosierdzia. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało, krew, duszę i bóstwo Najwyższego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
Obecnych tam ludzi, bo nie rozpoznał skazańców Boga. Również my, dopóki nie dostrzeżemy w drugim człowieku Chrystusa, nie będziemy potrafili tak traktować krzyża, że swoim zachowaniem wyprowadzają nas z równowagi. Uważać będziemy, że od innych mamy prawo oczekiwać tylko dobra. Z jaką łatwością zapominamy, że w codziennych, przykrych doświadczeniach uczymy się trudnej sztuki przebaczania. Pomóż nam, miłosierny Jezu, przełamywać opory, jakie rodzi w nas propozycja naśladowania Ciebie i Twoich świętych. Naucz nas zło dobrem zwyciężać. Módlmy się słowami koronki do Bożego miłosierdzia. Wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie. Przez to drzewo Bogowie przyszła radość na świat cały. Wielbimy krzyż Twój, Panie. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zdrowiecznego tłumu, przyjmij się wyskorym oprasów i okazać skazańcowi pomoc. Takiej odwagi bardzo nam potrzeba w dzisiejszych czasach, by mądrze bronić wiary w przestrzeni publicznej. Obchodzimy 1050. rocznicę Chrztu Polski. Radujemy się z tego, że przyszliśmy na świat,
i wzrastaliśmy w katolickich rodzinach. Dziękujemy Bogu za to, że wiara nadal się rozwija w naszej ojczyźnie. Czy jednak dokładamy wszelkich starań, aby była ona coraz dojrzalsza, osadzona na mocnym fundamencie, jakim jest Chrystus? Czy mamy odwagę jej bronić, szczególnie wtedy, gdy podejmowane są działania zmierzające do zamknięcia jej? Oramy Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, chwalimy i wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie. Przez to czego Bogowie przyszła radość na świat cały. Wielbimy krzyż Twój, Panie, chwalimy i wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie. Przez to drzewo bowiem przyszła radość na świat cały. Wielbimy krzyż Twój, Panie, chwalimy i wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie. Przez to drzewo bowiem przyszła radość na świat cały. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczyni? Czemem zasmucił, a to w czym zawini? Jam cię wyzwolił z mocy Faraona, abyś przyrządził krzyż na me ramiona. Jam cię wyzwolił z mocy Faraona, abyś przyrządził krzyż na me ramiona. Pachnia siódma. Pan Jezus drugi raz upada pod drzewem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Ciężki, a ciało coraz bardziej odmawiało posłuszeństwa.
Tylko bezgraniczna miłość sprawiła, że Jezus nie pozostał na ziemi, że również i tym razem szedł dalej. Kresem drogi krzyżowej nie był upadek, lecz pełne zwycięstwo miłości, wypełnienie woli Ojca do końca, przebaczenie ludziom wszystkich grzechów. Wpatrzeni w kolejny upadek Chrystusa, zobaczmy oczyma naszej duszy te grzechy, które się powtarzają i nie umiemy się zdobyć na poprawę w nich. Proszę o uzależnienie i wyzwolenie od alkoholu, alkoholistów, narkotyków, internetu, gier komputerowych, hazardu. To także ludzkie przyzwyczajenia czy zasady, od których nie chcemy ustąpić ani na krok. Przyszła radość naga świat cały. Stacja 10. Pan Jezus szatą obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Też przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przedawanie boleści nie było końca. Podczas odbierania się czas, każda rana została na nowo otwarta, powodując niewolę na stół. Jeszcze większym bólem było upokorzenie, które Jezus musiał przeżywać. Chrystus, przyjmując także ten ból i to upokorzenie w ciszy serca i ofiarując go Ojcu Niebieskiemu, dał nam przykład, abyśmy umieli przyjmować każde cierpienie i ofiarować je Bogu, dla tych, którzy krzywdzą innych i odzierają ich skłonności. Nasze myśli tak często biegną z uprawnieniem zaspokajania naszych żołnierzy, które pozostają. Wielbimy krzyż Twój, Panie, chwalimy i wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie. Przez to krzywo Bogowie przyszła radość na świat cały. Wielbimy krzyż Twój, Panie, chwalimy i wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie. Przez to krzywo Bogowie przyszła radość na świat cały. Stacja 11. Pan Jezus do krzyża przybity. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Droga krzyżowa dobiegła końca. Już nie trzeba dalej iść, natomiast trzeba iść wyżej w stronę nieba. Jezus powiedział kiedyś, że gdy zostanie wywyższony na ziemię, wszystkim i umrze. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się. Stacja 13.
Panie Jezu, zdjęty z krzyża. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Maryja, z miłością przyjmuję umęczone ciało Syna. Chwilę wcześniej słyszała Jego słowa. Niewiasto, oto Syn Twój. Synu, oto Matka Twoja. Ona była przy Jezusie zawsze, a od tamtej chwili jest przy każdym z nas jako matka zatroskana o wszystkie dzieci, które pobłądziły i nie wiedzą, że czynią źle drugiemu człowiekowi, krzyżują Syna Bożego. Maryjo, prosimy Cię, uproś nam łaskę trwania przy Chrystusie zawsze. Pomóż nam odrzucać te niezliczone i kuszące propozycje pochodzące od kusiciela, które zachęca nas, aby zostawić Chrystusa gdzieś na boku. Ja to twój miłosierdzia dla nas.
Twojej drodze na Kalwarię. Stojąc u kresu naszej drogi krzyżowej, dziękujemy Ci, miłosierny Jezu, za odwagę świadczenia o Tobie na ulicach naszego brzozowskiego miasta, za wszystkie duchowe poruszenia naszych serc, za każde dobre postanowienie, jakie się w nas zrodziło podczas rozważania Twojej męki. W roku dziękczynienia za dar Chrztu Świętego oraz w roku miłosierdzia pragniemy wypowiedzieć akt naszego zawierzenia. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wysłałeś się na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, ufamy bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddajemy się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragniemy szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec dusz, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Tobie zawierzamy dzisiaj losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciesz wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom naszego miasta, naszej archidiecezji, naszej ojczyzny i ludziom mieszkającym na całej ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Spraw, aby wszyscy ludzie poznali nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali je na wieki. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Pomódlmy się wspólnie, aby zyskać odpust pełny, przywiązany do nabożeństwa drogi krzyżowej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Pilatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. I polećmy jeszcze intencję Ojca świętego Franciszka, który wyznaczył na dzień dzisiejszy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. To światło teraz łóżmy przy figurze Ojca Świętego Jana Pawła II, który przez ponad 26 lat był tym światłem dla całego świata. W nim mogliśmy doświadczać oblicza miłosiernego Boga. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Wam tej nocy. Krzyż wniesiemy za chwilę do świątyni. Odśpiewamy apel jasnogórski. I tak zakończymy dzisiejsze nabożeństwo. Pan z Wami.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.